No tak, ten protest. Cóż, moim zdaniem w grze nie ma nic kontrowersyjnego. To growa adaptacja poematu, który ma 700 lat. Historia jest całkowicie wymyślona. Zawsze była i zawsze będzie. Adaptowano ją w formie obrazów, książek, filmów czy rzeźb. I uważam, że wpisujemy się w dobrą tradycję używania nowego medium do przedstawienia tej historii. Mam nadzieję, że zachęcimy graczy do przeczytania oryginału. Gdy tworzy się nową grę, trzeba się zmagać z różnymi wyzwaniami. Czytając poemat, poczułem, że to doskonały materiał na grę. Dante Alighieri stworzył niezwykle żywy i szczegółowy świat, dający nam masę materiału, na którym można pracować. Tworząc geografię piekła, chcieliśmy pozostać wierni jego wizji. Wyzwaniem było stworzenie historii, która pociągnie gracza i zachęci do przechodzenia gry. W oryginalnej opowieści nie ma za wiele akcji. Bohater przemierza piekło w towarzystwie Wergiliusza, szukając Beatrycze. Bazując na tej historii, zbudowaliśmy całkiem nowy scenariusz. I było to dość trudne. Ale zrobienie z Beatrycze czegoś w rodzaju zakładniczki piekła, kogoś, kogo trzeba uratować, zadziałało jak trzeba. Jeśli chodzi o scenografię, staramy się być wierni oryginałowi. Tu pokazujemy poziom nazywany Gniew. Biegnie przez niego rzeka Styx, więc jest dość bagnisty i ponury. Widać dwie wieże sygnalizujące trakcję, gdzie ma się kierować, a na środku znajduje się miasto Dis, chronione przed potężną bramę, która prowadzi do niższych kręgów piekielnych. Jeśli ktoś czytał poemat Dantego, z pewnością rozpozna wiele postaci, które spotykamy na drodze. Nie musieliśmy nawet wymyślać nowych. Wiele osób mówi, że gra jest podobna do God of War. I bardzo mi to sklepia, bo jestem wielkim fanem tego tytułu. Ale nasze inspiracje płynęły także z wielu innych gier. Devil May Cry i Ninja Gaiden były wzorem dla wielu powietrznych ataków Dantego. Skupiamy się na tym, by stworzyć interesującego i świeżego bohatera. W grze walczy się przy użyciu krzyża i kosy, którą zabiera się śmierć, kombinując ataki dystansowe i starcia wręcz. Nowe umiejętności specjalne wiążą się z kolejnymi kręgami piekła, które pokonujemy w trakcie podróży. System walki będzie znany graczom lubiącym ten gatunek, a przy tym przystępny dla nowicjuszy. Nie projektujemy gry, która ma wywoływać filozoficzne przemyślenia, choć duża część poematu została do niej włączona. Oczywiście do pewnego stopnia rozważania bohaterów Dantego przedostaną się do świata gry, ale bardziej skupiamy się na akcji. Podobnie jak poemat, gra rozpoczyna się na powierzchni, a potem przebijamy się przez bramy piekła, wpadamy do limbo i walczymy przez całą drogę po 9 kręgach. Nie chcemy ujawniać zbyt wielu informacji na temat poziomu, których jeszcze nie pokazywaliśmy, ale znając poemat, można się domyśleć, gdzie trafimy. W grze spotkamy się z całą masą przeciwników, bossów i mini-bossów. Różnorodność jest bardzo ważna. Jednym z rodzajów, które dziś pokazujemy, są nieochrzczone dzieci, które po wieczności spędzonej w limbo zamieniły się w małe demony. Są małe, więc atakują wroje. Oczywiście to tylko jeden z wielu rodzajów demonów, z którymi spotkamy się w grze. To przecież piekło. Wielu przeciwników zostało zaprojektowanych na wzór grzechów, które popełnili. Na przykład obżarstwo reprezentowane jest przez prostytę odrażające kobiety, mające paszcze w miejscu dłoni. Próbują one pożreć bohatera gracza, gdy tylko go zobaczą. Zabawa z grzechami była naprawdę niezła.
Chcieliśmy umieścić w grze trochę klasycznych postaci drugoplanowych, takich jak Filippo Argenti, znanych ludziom dobrze obeznanym z poematem. Rozmawiając z nim, będzie trzeba dokonywać wyborów moralnych, tak jak w oryginale, osądzając ich za grzechy. Te wybory będą miały długodystansowy wpływ na rozwój opowieści. Dla mnie najważniejszym elementem gry jest system walki, który wyszedł nam wyjątkowo dobrze. Jest płynny i łatwy w użyciu. Nigdy nie zwalnia poniżej 60 klatek na sekundę i sprawia, że gra jest po prostu bardzo przyjemna. Ważne jest to, by ten system uzupełniała również dobra historia, bo jeśli gracze nie czują się dobrze w świecie, który mają odkrywać, to gra nie ma szans na sukces. The story and the combat system go back and forth, and those are kind of the two most important things.